Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Tym razem zobaczycie, jak utwardzamy plac na gospodarstwie rolnym. Jak zwykle zaczynamy od korytowania. Tym razem w akcji Komatsu PC210, czyli ponad 20-tonowa koparka gąsienicowa. Po ustaleniu poziomów cały plac wyrównujemy piaskiem. Do tego typu prac świetnie sprawdzi się ładowarka kołowa. Kontynuujemy korytowanie. Jak widzicie, na wjeździe mamy troszkę starych betonów. Współpraca małych i dużych koparek stanowi kluczowy element efektywnego prowadzenia prac ziemnych oraz budowlanych. Połączenie tych dwóch rodzajów maszyn pozwala osiągnąć optymalne rezultaty przy różnorodnych zadaniach, oferując równocześnie elastyczność i wydajność. Po dokładnym wyrównaniu terenu piaskiem, kolejnym krokiem jest zagęszczenie powierzchni. Proces ten zapewnia stabilną podstawę pod dalsze prace. Następnie nakładamy warstwę suchego betonu o grubości około 20 cm, wybierając beton o klasie B10. A tak wygląda praca z perspektywy operatora. Równomierne rozprowadzenie suchego betonu to kluczowy krok, który wpływa na jakość i trwałość konstrukcji.
podbudowem, rozwozimy ładowarką lub rozprowadzamy za pomocą koparki, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z dużymi ilościami betonu. Równomierne rozprowadzenie betonu wymaga precyzji ze strony operatora. Dobry operator koparki jest w stanie skutecznie rozprowadzić beton, kontrolując ilość i grubość warstwy. No i mamy kolejny transport betonu. Właśnie tak, mini koparka również może być używana do rozprowadzania betonu. Przed zagęszczeniem beton równamy łatą brukarską. Jak widzicie, dzięki takim sprzętom budowlanym prace ziemne przebiegają szybko i sprawnie. Kolejne ujęcia z perspektywy operatora ładowarki. Jeśli masz jakieś pytania, daj znać w komentarzu. To by było na tyle. Niech Wam się wszystko dobrze układa. Na razie, cześć! Zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrybuj nasz kanał. Pozwól nam się rozwijać.